Witam na kanale Jedz Dobrze by Młynarskim. Zapraszam na kolejny odcinek z serii żywieniowej Q&A. Pierwsze pytanie. Czy mogę prosić o analizę tych ryb, szczupaka i sandacza? Oba gatunki ryb należą do ryb słodkowodnych. Szczupak i sandacz mają podobną ilość białka i tłuszczu. Szczupak ma więcej kwasów tłuszczowych jednonienasyconych i wielonienasyconych niż sandacz. Co bardziej istotne, szczupak ma prawie 2 razy więcej kwasów wielonienasyconych niż jednonienasyconych. Natomiast u sandacza różnica pomiędzy tymi kwasami jest niewielka. Kwasy wielonienasycone to kwasy, których szczególnie dobrym źródłem są właśnie ryby. Szczupak ma więcej witaminy A, D, C, niacyny, witaminy B12, cynku, miedzi, fluoru i sodu. Natomiast sandacz ma więcej witaminy E, K, B1, B2, B6, potasu, wapnia, fosforu, magnezu, żelaza, manganu, jodu i chromu. Dlatego, jeśli dana osoba nie zmaga się z niedoborami witaminy E, w diecie lepszym wyborem będzie szczupak, z uwagi na lepszy profil kwasów tłuszczowych. Kolejne pytanie. Które ryby powinniśmy jeść, a które unikać? Popularne są jeszcze miruna, sola, dorsz, panga, morszczuk. O pandze słyszałam wiele złego i jej nie jadam. Ale jak z innymi gatunkami? To prawda z tą pangą? Ryby są zdolne do kumulowania metali ciężkich, takich jak rtęć, ołów, kadm i arsen. Są to pierwiastki toksyczne i wpływają niekorzystnie na przyswajalność składników mineralnych, takich jak magnez, żelazo, cynk, miedź i selen. Ze względu na właściwości prozdrowotne kwasów tłuszczowych zaleca się spożywanie takich gatunków ryb jak łosoś norweski, pstrąg, szprot, sardynka, dorsz, mintaj, flądra, morszczuk, sola i makrela atlantycka. Warto wspomnieć, że kobietom w ciąży i dzieciom nie zaleca się ryb żyjących w zanieczyszczonym środowisku oraz ryb drapieżnych, które są szczególnie narażone na wysoką akumulację metali ciężkich w mięsie. Do ryb niezalecanych dzieciom i kobietom w ciąży należą m.in. miecznik, rekin, makrela królewska, tuńczyk, węgorz amerykański, łosoś bałtycki wędzony, szprotki wędzone, śledź bałtycki wędzony, szczupak, panga i tilapia. Duże, drapieżne ryby, takie jak miecznik, rekin czy tuńczyk, gromadzą większe ilości metylortęci w związku z dużym spożyciem wynikającym z długiego okresu życia. Warto wspomnieć, że środowisko życia ryb wpływa na jej wartość odżywczą. Przykładowo. Ryby z polskich wód naturalnych oraz polskich hodowli mają wyższą wartość odżywczą niż ryby z azjatyckich hodowli. Jeśli chodzi o pangę, należy ona do ryb chudych, ponieważ zawiera bardzo niską zawartość kwasów tłuszczowych omega-3. Do tego w porównaniu do innych ryb zawiera niewielką ilość białka w 100 g mięsa. Panga hodowlana żyje w zanieczyszczonych i przerybionych basenach, w których nie ma odpowiednich warunków do naturalnego wzrostu ryb. Panga kumuluje w swoim mięsie wiele szkodliwych zanieczyszczeń, wśród których szczególnie niebezpieczne są metale ciężkie, m.in. rtęć czy dioksyny, lub WWA, czyli wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne. Rzeka Mekong, w której to są hodowane pangi, głównie wzdłuż wietnamskiego odcinka, jest jedną z najbardziej zanieczyszczonych rzek na świecie, przez m.in. dużą ilość plastiku. Mało tego, fabryki znajdujące się wzdłuż rzeki pompują bezpośrednio do niej niebezpieczne odpady przemysłowe.
Warto dodać, że panga hodowlana jest karmiona niskiej jakości rybimi paszami, w których przeważnie gromadzą się bardzo duże ilości toksyn, a te pozostają w tkankach ryby. Wyniki badań potwierdzają, że w rybach tych znajdują się duże ilości niebezpiecznych związków, głównie takich jak toksyczna rtęć metylowa i aldehyd malonowy, który jest wtórnym produktem utleniania lipidów. W ludzkim organizmie ten związek może prowadzić do większego ryzyka dyslipidemii, insulinooporności i nadciśnienia tętniczego. Ponadto aldehydy mogą przyczyniać się do rozwoju chorób nowotworowych. Panga, w przeciwieństwie do innych ryb, nie ma rybiego zapachu, mułowego smaku. Posiada delikatny, neutralny posmak. Jeśli zdecydujemy się kupić pangę, najlepiej wybrać niehodowlaną z ekocertyfikatem. Kolejną z ryb o najwyższym stężeniu kadmu jest tilapia nilowa. Ona także pochodzi z azjatyckich hodowli. Mięso tilapii pochodzące z hodowli może zawierać wiele zanieczyszczeń. Dlatego warto zamienić ją na inną rybę, na przykład dorsz, który nie dość, że ma większą wartość odżywczą, to pochodzi z czystych wód i jest hodowany w Polsce. Pomimo doniesień o skażeniu ryb szkodliwymi substancjami, nie należy rezygnować z ich spożycia. Korzyści z ich spożycia są większe niż potencjalne zagrożenia zdrowotne. Ryby i przetwory rybne są produktami bogatymi w wielonienasycone kwasy tłuszczowe omega-3, pełnowartościowe białko oraz jod, selen, a także witaminę D. Aby uniknąć negatywnych skutków zdrowotnych, warto unikać ryb długożyjących i drapieżnych, np. tuńczyk. Nie najlepszym wyborem są też ryby pochodzące z hodowli azjatyckich, jak panga czy tilapia. Kolejne pytanie. Co Pani sądzi o paluszkach rybnych dla dzieci, gdzie nie ma ości i dlatego dla większości dzieci to sposób na jadanie ryb? Poleci Pani któreś konkretnie, żeby były zdrowe, a nie przetworzone odpady? Paluszki rybne powinny zawierać minimum 60% ryby i jak najkrótszy skład. Niestety, często zawierają niewiele ryby, a resztę składu stanowi skrobia kukurydziana, substancje słodzące, spulchniacze i utwardzone tłuszcze trans. Paluszki rybne należą zatem do żywności wysoko przetworzonej, którą należy ograniczać. Błędne jest więc wprowadzanie paluszków rybnych do diety dzieci, które dopiero wyrabiają prawidłowe nawyki żywieniowe. Dlatego, biorąc pod uwagę powyższe, nie mogę polecić paluszków rybnych. Bardziej korzystne niż paluszki rybne będą całe ryby lub filety pieczone, na przykład takie jak łosoś, śledź, sardynki czy szprotki. Kolejne pytanie. Czy banan może być takim pierwszym małym śniadaniem dla dziecka przed szkołą? Córka rano nie chce niczego zjeść. A wiadomo, organizm dziecka jeszcze nie rozbudzony. Szkoła na godzinę 8 to ciężko wstać przed 7 i zjeść śniadanie. To czy dobrym rozwiązaniem jest dać dziecku banana na pusty żołądek, a do kanapnika spakować drugie śniadanie do szkoły, żeby zjadła spokojnie na drugiej przerwie? Biję się z myślami, czy to stanowczo nie za mało. Dają dziecku też parę groszy na zakupy w szkolnym sklepiku, żeby mogła od czasu do czasu kupić sobie dodatkowo bułkę czy drożdżówkę. Proszę o odpowiedź, czy taki banan może być produktem startowym dla dziecka z samego rana? Żółty banan to przede wszystkim źródło węglowodanów łatwo przyswajalnych. Śniadanie składające się tylko z banana nie będzie zbilansowanym posiłkiem. Bardziej korzystny byłby banan z jogurtem i musli, orzechami lub kanapką. Natomiast zamiast drożdżówki ze sklepiku szkolnego, lepszy będzie właśnie banan, orzechy i jogurt, najlepiej naturalny. Chcę jeszcze spytać, czy córka pije wodę lub herbatę rano oraz ile godzin przed snem spożywa kolację? Kolejne pytanie. Ja mam pytanie o piwny brzuch.
Zapracowałem sobie na niego własnymi rękoma. I czy mogę coś z tym zrobić? Nie jest on ekstremalnie duży, ale wystarczający, by mi to przeszkadzało. Od czego zacząć, żeby zlikwidować ten piwny bojler? Rozumiem, że wykluczenie alkoholu to wiem, ale reszta? Jak sprawić, aby przynajmniej spróbować powrócić do wcześniejszych rozmiarów? Gdybym nie oglądał Waszych wcześniejszych filmów, nie wziąłbym się za siebie. Już mniej jem. Ograniczyłem również radykalnie spożycie, co tu mówić, piwa. I co dalej? Jak sobie z tym brzuchem poradzić? Działania, które zdecydował się Pan podjąć, są właściwe. Proszę także pamiętać o ograniczeniu podjadania między posiłkami oraz o regularnych i podobnych pod względem kaloryczności posiłkach głównych. Ładna pogoda zachęca do spacerów lub innej aktywności fizycznej, która także może Panu pomóc osiągnąć cel, na przykład jazda na rowerze czy bieganie. Dobre też będzie pływanie. Trening powinien być regularny i trwać około godziny. Warto tutaj zaznaczyć, że odchudzanie dotyczy całej sylwetki, a nie tylko wybranej części ciała. Kolejne pytanie. To jakie zapotrzebowanie powinna mieć osoba, która pracuje fizycznie w sklepie spożywczym? Dzienne zapotrzebowanie kaloryczne jest określane indywidualnie. Najlepiej je określić po tygodniowym prowadzeniu dzienniczka żywieniowego i zbadaniu wpływu kalorii na masę ciała. Kolejne pytanie. Mam ubytek słuchu i tak się zastanawiam, czy poprzez właściwą dietę mogę jakoś opóźnić rozwój niedosłuchu. Myślę, że to problem, który nurtuje wiele osób, a wiadomo, że dotyczy on coraz młodszych osób. Będę zadowolony, jak się pochylisz nad moim pytaniem. Sposób odżywiania może wpływać na ubytek słuchu. Badania wykazały, że nadmierne spożycie węglowodanów, tłuszczu i cholesterolu może mieć związek z osłabieniem słuchu. Istnieją doniesienia, że ryzyko ubytku słuchu może być zwiększone u osób spożywających produkty o wysokim indeksie glikemicznym oraz u tych mających zbyt duże ilości węglowodanów w diecie. Nadmierne spożycie węglowodanów, tłuszczu i cholesterolu może zwiększać ryzyko chorób sercowo-naczyniowych i naczyń mózgowych. Tym samym może uszkadzać przepływ krwi w ślimaku ucha wewnętrznego. Co ciekawe, stwierdzono także, że regularne spożywanie ryb i większe spożycie wielonienasyconych kwasów tłuszczowych omega-3 może mieć pozytywny wpływ na wrażliwość słuchową poprzez poprawę ukrwienia ślimaka i tym samym zmniejszając ryzyko ubytku słuchu. Pewne badania wykazały również, że otyłość także może zwiększać ryzyko ubytku słuchu. Powodem może być deformacja ściany naczyń włosowatych spowodowana nadmierną ilością tkanki tłuszczowej, która może uszkodzić delikatny układ ucha wewnętrznego. Ponadto antyoksydanty, takie jak witaminy, które hamują powstawanie wolnych rodników, mogą odgrywać szczególną rolę w zapobieganiu ubytkom słuchu. Warto tutaj dodać, że jednym z możliwych mechanizmów zaostrzenia ubytku słuchu jest to, że wolne rodniki w uchu wewnętrznym wywołują uszkodzenie komórek nerwowych i wpływają na przepływ krwi w ślimaku. W badaniach stwierdzono, że połączenie witaminy A, C i E oraz selenu ze standardową terapią medyczną może wzmocnić słuch bardziej niż przy samej standardowej terapii u pacjentów z idiopatycznym niedosłuchem odbiorczym. Zwiększone spożycie produktów bogatych w przeciwutleniacze, szczególnie witaminy A i E, wiązało się ze zmniejszonym ryzykiem utraty słuchu. Jak wynika z dotychczas przeprowadzonych badań, witamina A i kwas foliowy, a także składniki mineralne mogą być istotne dla poprawy słuchu. Mogą też trochę spowolnić postęp choroby.
Pewne badania wskazują, że niedobory kwasu foliowego i witaminy B12 wpływają na słuch, uszkadzając układ nerwowy i naczyniowy, a być może nawet uszkadzają powłokę nerwu ślimakowego. Stwierdzono także, że magnez może zmniejszać ubytek słuchu poprzez współdziałanie z witaminami, takimi jak A, C i E. Dlatego większe spożycie przeciwutleniaczy i magnezu może wiązać się z niższym ryzykiem ubytku słuchu. Selen, który też jest przeciwutleniaczem, może również wpływać korzystnie na słuch. Wiele badań sugeruje, że przeciwutleniacze w żywności opóźniają utratę słuchu poprzez zapobieganie zaburzeniom czuciowo-nerwowym w ślimaku. Jednonienasycone kwasy tłuszczowe, takie jak kwas oleinowy oraz selen, cynk i witamina E, mogą chronić nerwy słuchowe oraz mają korzystny wpływ na naczynia krwionośne w ślimaku i pomagają zmniejszyć stan zapalny. W niektórych badaniach opisano, że niedobór jodu i żelaza może być czynnikiem ryzyka ubytku słuchu. Niedobór witaminy D także może powodować ubytek słuchu, wpływając na metabolizm wapnia i mikrokrążenie w ślimaku lub wpływając na mineralizację kosteczek słuchowych. Ubytkom słuchu można zapobiec poprzez ograniczenie ilości spożycia węglowodanów oraz węglowodanów o wysokim indeksie glikemicznym oraz zwiększając spożycie warzyw i owoców, wielonienasyconych kwasów tłuszczowych omega-3 oraz przeciwutleniaczy w postaci witamin A, C i E, które działają ochronnie na narząd słuchu i wykazują działanie przeciwzapalne. Wprowadzenie zmian w żywieniu jest istotne, ponieważ może lekko opóźnić lub nawet zapobiec rozwojowi ubytku słuchu. Warto nie tylko stosować właściwe odżywianie, ale także istotne będzie ograniczenie na tyle, na ile to możliwe, przebywania w hałasie. Warto także wybrać się do protetyka, który doradzi odpowiedni do naszej wady aparat słuchowy. Należy pamiętać, że narząd słuchu jest bardzo wrażliwy i niestety bardzo łatwo o jego uszkodzenie. Kiedy mamy już ubytek słuchu, właściwa dieta może nie wystarczyć. Dlatego w tym przypadku najważniejsza jest profilaktyka. Jeśli podobał Ci się nasz film, zostaw lajka lub udostępnij. Jeśli masz jakieś pytania, zostaw komentarz. Jeśli chcesz być na bieżąco, zasubskrybuj nasz kanał. Cześć, do zobaczenia!